Cześć, witam wszystkich w pierwszym odcinku podcastu Świat oczami arborysty. Dzisiaj moim gościem jest Wojtek Kalinowski. Cześć Wojtek. Cześć Marcin. Jestem pierwszy. Tak, jesteś. W takim podcaście. Tak, jesteś pierwszy. Uderzyłem, powiem ci szczerze, w kilka różnych postaci, ale wszyscy zajechani w robocie, umówić się na 2 godzinki wieczorem nikt nie może, bo wyjeżdżają i nie mają czasu i tak dalej, więc lecimy, no. Ich strata, nie? Jesteś... U mnie to samo, no ale już po znajomości. Ale słuchaj, to nie jest tylko tak, że przez przypadek jesteś pierwszy, bo gdy ja robiłem sobie taką analizę i na przykład próbowałem sam odpowiadać na pytania, które ułożyłem do tego podcastu, to jedna rzecz zapadła mi w głowie. Przypomniałem sobie, że po 2 roku studiów leśnych, gdy mieszkaliśmy razem w akademiku na wakacjach, ty pracowałeś w jakiejś takiej hardkorowej firmie na drzewach. Już złapałeś jakąś fuchę i chyba ze 2-3 tygodnie wspinałeś się w Warszawie po drzewach. No, to chyba było nawet 3 miesiące, jak nie lepiej. No. Nawet nie w Warszawie, Płocki, tam gdzieś mieliśmy wyjazdy. A który to był rok? No to... Ja już nawet nie pamiętam. No, 99. Jakoś tak, no. Tak, 99, bo to był ten rok, kiedy ja pracowałem, w tym samym czasie ja pracowałem w stroju krakowiaka na Starówce, sprzedawałem atlasy agroturystyczne, a ty wspinałeś się po drzewach. Później temat umarł na długo, ale nie tak bardzo długo, bo nie wiem, czy nie minęły rok lub 2, a ty wyjechałeś do Irlandii. Ja w ogóle jeszcze nie byłem w temacie, w ogóle te tematy mnie nie interesowały. A ty pojechałeś już do Irlandii, do roboty na drzewach. I gdy w 2001 bodajże pojawiła się okazja wyjazdu na wakacje do roboty do Stanów na tym programie Work and Travel, to pierwsze, co mi strzeliło do głowy, to porobić to, co ty w Irlandii i wtedy w Warszawie, tylko że w Ameryce. I dlatego wykruszyłem się z takiej grupki, która tam pojechała do hoteli, i napisałem tam 20 kilka maili do takich firm w Stanach i oczywiście odpowiedział słynny Loren Lanfear, nasz późniejszy pracodawca, i zaczęła się cała historia z Cleveland. Ale także wiesz, to nie jest tylko tak, że nikt się nie odezwał, tylko ty i pierwszego cię nagrywam, ale to jest też tak, że po prostu gdzieś jesteś u zarania tej całej spinaczki drzewnej, jesteś też na pierwszy na liście. No, dziękuję. Tak się złożyło. No, tak się złożyło. Przez przypadek też w sumie to się złożyło, że tą robotę podłapałem w Warszawie. Było to tak, że siedzieliśmy, wiadomo, no, studenci chcą coś zarobić, łapaliśmy się różnych fuszek i znaleźliśmy to takie ogłoszenie w gazecie, no. Siedząc po prostu wieczorem, pijąc sobie piwo. Tam chyba był Szczypu przy tym. No. I właśnie ze Szczypem miałem tam pójść, bo zobaczyliśmy, że jest wspinaczka na drzewa, jest potrzebne wymagania, to był kurs pilarza i jakieś papiery wysokościowe. My oczywiście byliśmy po technikum leśnym, więc kurs pilarza mieliśmy, no a że wysokościówki nie mieliśmy, to postanowiliśmy, że zaryzykujemy, chociaż z jednym papierem może nas weźmie. No ale długo się sobie zasiedzieliśmy sobie tego wieczorku przy piwku, no i jedyną osobą, która wstała, byłem ja i postanowiłem, no trudno, pójdę sam. Wybrałem się pod ten adres, to było na Pradze. Praga trochę inaczej wyglądała niż dzisiaj. W takiej bramie się wchodziło do takiej starej kamienicy, tam oczywiście zostałem obczajony przez kolesi, którzy tam stali. Gdy wszedłem do mieszkania, tam na którymś piętrze w tej kamienicy, wszyscy się zdziwili, że w ogóle doszedłem. No i powiedzieli, że jak mnie tutaj ci na dole przepuścili, to w takim razie już mnie przyjmą. Zdałeś test. Tak, i mogę z nimi popracować. No i tak się z nimi pobujałem 3 miesiące jakieś. No to był straszny hardkor, jak to w tamtych czasach w Warszawie. No ten pan był po szkole Chachulskiego, dostałem na początku tam kilka dni się poprzyglądałem, potem wręczono mi drzewołazy, taką dużą piłę, taki zbiorniczek z farbą, to nawet nie był z farbą szarą, przypominającą taki odgrzybiczny jakiś preparat. Oczywiście to była zwykła farba,
Czyliśmy drzewa tam, gdzie popadło i malowaliśmy to farbą. No różne jaja tam były oczywiście w trakcie tego, bo no ja byłem początkujący, więc oni mieli na początku taki trochę ubaw. Nie wiedziałem w ogóle jak i co się robi, jak to się ścina, podcina, oni krzyczą tnij tu, więc ja tnę tu, to gdzieś tam leci. Komuś spadł ten w ogóle kubek z farbą i się rozchlapał na jakąś tam ścianę sklepu, więc potem to malowali. No ale zdobyłem jak gdyby pierwsze szlify z wysokością i z tym sprzętem i z takim łażeniem i z obeznaniem się z tym wszystkim. No i to była praktyka jak gdyby w Warszawie. Oczywiście była tam jedna osoba, nie pamiętam jak się nazywa ten chłopak, który już chodził dobrze. No, nawet sprawnie się poruszał po tych drzewach. To zacząłem obserwować. No i nabrałem tam takiej wprawy z węzłem, prusem i z drzewołazami, i z poruszaniem się z wysokością, no i z tą piłą. Fakt, że toporna, bo to była husgwarna, nie taka jak teraz u nas, na przykład sztyle 201, tylko jeszcze większe. No i tak to poszło. Potem jak mówisz, no udało się wyjechać do Irlandii i tam załapałem się do firmy takiej pielęgnującej drzewa z tego względu, że miałem już praktykę i pan mnie, właściciel, jak gdyby przetestował, zobaczył, że się nie boję wysokości, że łażę po tych drzewach. Więc na początku byłem jakiś czas, miesiąc na dole, żebym tak poobserwował jeszcze chłopaków, a potem już wręczono mi sam sprzęt i no i zacząłem to robić. Jasne. Taki był początek. Jasne. Tu od razu mi przychodzi do głowy, gdzie jest taki haczyk, o który się zahacza ta cała śniegowa kula, skąd się bierze ta najmniejsza śnieżynka i tak jak w twoim przypadku, tak samo w moim i w wielu innych osób, to jest jednak przynajmniej te techniczne wykształcenie leśne plus umiejętność pracy piłą. I jak już się ma te dwie rzeczy, to ta uprzążilina jakoś już się pojawia, no nie? Ale bardzo dużo osób wchodzi w tą branżę poprzez wykształcenie leśne i poprzez to, że mają też w ręku jakiś ten fach techniczny związany z umiejętnością obsługi pilarki. Już nie trzeba, przynajmniej w tych sprawach, zaczynać od zera. Tak, ale mi się zdaje, że też to my patrzymy tu z północno-wschodniej Polski na to, ale druga, inaczej to może wyglądać trochę na południu, gdzie jest dużo osób, którzy chodzą po skałkach i robią właśnie takie budowlane rzeczy i też zaczynają się łapać drzew, bo to też jest wysokościówka. U nas właśnie to od drugiej strony przyszło, a oni trochę z innej strony, tak myślę, że tam trochę też tak się zaczyna. Nie, no dokładnie, oczywiście, że tak, to jest to drugie źródło, czyli wysokościówka, czyli jeszcze nie znasz się na drzewach, jeszcze nie umiesz pracować piłą, ale już umiesz się wspinać i znasz się na sprzęcie wysokościowym i poprzez te drzwi wchodzisz w branżę. Tak, u nas na przykład jest ta... Trochę inaczej, bo my jak gdyby już znamy te gatunki drzew, znamy ich wymagania siedliskowe, znamy grzyby, jakie na nich żyją, jeżdżerają, znamy też trochę owadów, bo jeszcze po technikum leśnym, jeszcze studia, więc jak gdyby już zaczynamy trochę inaczej patrzeć na drzewa, pomimo tego, że takie robiłem ogłowienia, nie wiedziałem w ogóle na czym polega pielęgnacja i na czym ta praca polega, ale już czułem, że to jest coś nie tak i że to jest bez sensu. W Irlandii było troszeczkę inaczej, chociaż podobnie, tam bardziej też klient, no też do takiej firmy pewnie trafiłem, bardziej klienta zdanie się liczyło, ale już tam na półkach stały książki Szajgo, już były artykuły i gazety odnośnie pracy przy drzewach i arborystyki. Już no nie malowało się oczywiście ran, to było bez sensu. Już to było trochę inaczej i tam już zaczynało się postrzegać, że to jest całkiem inna bajka niż to, co liznąłem sobie w Warszawie. No jasne. Słuchaj, nie chcę też
jakby zbombardować słuchających całym calusieńkim, szczegółowym życiorysem, bo później przecież pracowałeś wiele lat znowu w Irlandii, później wyjechałeś na wiele lat do Stanów, później pracowałeś dobrych kilka lat w Niemczech. Czy... Belfast. A, no właśnie. Czy moglibyśmy przeskoczyć na chwilę do dzisiaj, do tego, kim jesteś teraz, jak się nazywa twoja firma, jaką masz strukturę, i czy czego ci w tej dzisiejszej twojej formule brakuje, a z czego jesteś po prostu już bardzo zadowolony? No tak. Po powrocie z zagranicy otworzyłem własną działalność. Nazywa się prosto Serwis Drzewny Wojciech Kalinowski. Nazwa może też trochę wspomnę. Chciałem, żeby... To nie jest przypadkowo, że wstawiłem swoje imię i nazwisko, bo chcę swoją pracę jak gdyby podpisywać sobą. Mhm. Dlatego też działam jednoosobowo. Ja jedynie się wspinam. Oczywiście mam tam pomocnika czy pomocników w zależności od wielkości pracy, bo podchodzę do tego, że nie chciałbym. Praca jest dla mnie jakąś tam wartością i to, co zrobię. Nie chciałbym odwalić roboty i wrócić do domu i po prostu, że mam pieniądze na koncie, tylko to są moje drzewa. To są moje drzewa i ja podchodzę do tego trochę inaczej niż wiele dużych firm. Nie wszystkie, ale wiele dużych firm, które po prostu biorą przetarg za przetargiem i po prostu idą tak, jak mają zaliczone w książce, mają to zrobić i jak najszybciej i z powrotem. Jest niewiele ludzi, których znam w Polsce, bo może są też tacy, których nie znam, na palcach jednej ręki, może nie całej mogę policzyć, którym bym oddał drzewo swoje do pielęgnacji. No jasne. Ja bym nigdy nic nie oddał swojego drzewa nikomu do pielęgnacji. Mam wrażenie, że czasami nawet sobie, ponieważ wiesz, u mnie ja mam jakieś swoje drzewka, nad którymi po 3 lata potrafię się zastanawiać, co tam uciąć, a może jeszcze poczekać. Także doskonale cię rozumiem. Ale jeszcze porozmawiajmy o dniu dzisiejszym i troszeczkę rozluźnijmy atmosferę. Powiedz, nad czym pracujesz teraz? Nad jakim zleceniem? Jak wygląda? Czy jest dobrze trafione, gorzej? Czy jest ciekawe, czy raczej nudne? Znaczy, jest ciekawe i jest nudne. Z drugiej strony już tutaj po 5 dniach jest nudne z tego względu, że... A co robisz? Jestem w nadleśnictwie Wichrowa, oni mają taką aleję lip zabytkową do pielęgnacji przeznaczoną, ponieważ jest dużo na niej jemioły i chcą ją uratować. Trochę za późno się obudzili z tą jemiołą, za późno i nie za późno. Oni się obudzili wcześniej, ale tu już nie będę mówił, kto to robił, tylko na szczęście pani, która za to odpowiada, wstrzymała tę pracę, ponieważ ekipa, która wpadła tutaj, obcinając jemiołę, po prostu nie obcinała jemioły, tylko pół drzewa, czy górę koron drzew zrzucali. No te lipy są mocno zajemiolone, staram się trochę je, znaczy zrzucam całą jemiołę i troszeczkę jak gdyby staram się uratować te korony, wyprowadzić, które zostały zniszczone. Jak teraz widzę, to nawet wygląda to fajnie, tylko że no, to będzie praca na powtórki co parę lat, żeby te drzewa dały radę i żeby wyprowadzić im trochę te poniszczone korony. Znaczy już z tego się nie naprawi oczywiście, jak drzewo zostało ogłowione, na szczęście nie wszystkie. No i tak wygląda moja praca, jest ich 85, więc... Wow. Trochę będzie. 85-30 metrowych lip, no to trochę tam tak, posiedzisz. Tak, no jest tego trochę, no ale idzie. Na szczęście są to, mają wąskie korony. Mhm. Nie mają rozwalonych koron. Niektóre tam parę tylko, ale na szczęście mają wąskie korony i można na niektóre przejść z drzewa na drzewo. Także jest zabawa.
Jasne, czyli z tego co słyszę, to trochę ciągle troszkę pracujesz w delegacjach, poza jakby na tyle daleko od domu, że musisz gdzieś sobie pomieszkać. Czy już coraz No, bliżej domu? coraz bliżej, to jest gdzieś 130 kilometrów ode mnie. Przez dłuższy czas teraz siedziałem na miejscu, w domu, nie wyjeżdżałem. Widzę, że już coraz więcej też ludzi dzwoni z pielęgnacją drzew, taką w miarę odpowiednią. No, często też cmentarze, jak zwykle. Ludzie nie lubią drzew na cmentarzach No tak. w Polsce, no bo też i forma cmentarzy w Polsce jest tak zrobiona, że wiadomo, groby na grobie nadciapane i nie ma miejsc dla drzew ani nie zostawia się. Więc już też niektóre gminy dzwonią po mnie tutaj wokoło. No i tak to wygląda. No i pielęgnację też mam już tam niektórych stałych klientów, którzy chcą, żebym do nich wracał co jakiś czas i zajmował się ich drzewami. Właśnie z tego względu, że często też odmawiam niektórych prac albo mówię im, że tego nie trzeba robić i to jest bez sensu, nie potrzeba ciąć, bo drzewo jest w doskonałej formie, więc nie trzeba mu robić. Także nabierają jakiegoś zaufania i dzwonię. No właśnie, czyli to odmawianie robót nie jest tylko i wyłącznie traceniem pieniędzy i jakimś poświęcaniem się, tylko jest też budowaniem jakiejś reputacji i marki człowieka solidnego, jeżeli chodzi o Tak, temat drzew. to się zgadza. To jest budowanie marki człowieka solidnego i zauważyłem, że też dostaję takie telefony, że słyszałem, że pan tutaj potrafi zachować drzewo, czy w tej formie, tylko nie wiem, czy to jest no, na razie tylko budowanie marki, bo też większość ludzi chce. No, mi się zdaje, że ci, którzy nie odmawiają, też mają może finansowo lepiej, bo robią to, mają więcej zleceń. Ja też nie jestem taki, że kompletnie też na siłę każę ludziom mieszkać wkoło drzew i że jak drzewo już rośnie, już tak mają nawalone tych drzew koło domów, to po prostu mówię, że im nie wytnę, czy ktoś, nie wiem, zbuduje sobie, położy na dachu panele słoneczne. Powiem, że nie, bo to jest jego działka. Ja mu mówię, jakie są konsekwencje takich rzeczy i na przykład mówię, że jest bez sensu na przykład w takim wieku już odcinanie czubów świerka, że można było to wcześniej zrobić albo wyciąć, że i tak mu odrośnie. Uświadamianie ludzi, no i zostawienie ich z własną decyzją. Oczywiście nie obławiamy dużych drzew, starych drzew, bo to nie ma najmniejszego sensu, niszczy krajobraz i po prostu nie jest Dokładnie. naszym. Tak. Ja też tak uważam. W ogóle uważam, że na przykład teraz obserwuję bardzo mocno, zresztą nie teraz, tak naprawdę od dłuższego czasu, są środowiska, które się koncentrują bardzo mocno na kampanii niewycinania drzew w miastach lub ochrony, w ogóle wycinki drzew. Wydaje mi się, że to jest. Oczywiście, że to jest w wielu przypadkach słuszne, bo te drzewa idą pod piłę czasami lekką ręką urzędników, no nie, którzy za bardzo tam Tak, tak. nie wiedzą, jak pokombinować inaczej, więc najprostszą decyzją jest oczywiście wyciąć przeszkadzające drzewo, zamiast tam robić jakieś omijki i tak dalej, i tak dalej. Ale widzę, że tutaj jest taka bardzo prosta, zero-jedynkowa walka. My ocalimy drzewo, które wy chcecie wyciąć i już. I łatwo jest zbudować wokół tego swoistą narrację taką chroniącą drzewa, ale no po prostu proporcje tego, jak dużo się drzew chroni przed wycinką, a jak mało drzew chroni się przed ogłowieniem, moim zdaniem jest tak ogromna, że za mało jest fermentu, za mało jest rozmowy wokół tego ogławiania właśnie. Moim zdaniem to ogławianie jest absolutną plagą w Polsce, Zgadza się. totalną. Ono dewastuje krajobrazy po prostu dróg, alej, cmentarzy, miast, uliczek. To ogławianie jest wszędzie tak powszechne, że mam wrażenie, że aż nikt nie protestuje, bo pewnie niektórym się wydaje, że to jest normalne, standardzik.
Zgadza się. Poza tym trzeba dodać, że w ten sposób pozbawiamy się starych drzew, bo te drzewa długo nie dożyją takiego wieku sędziwego i nawet mają drzewo w odpowiednim miejscu, które rośnie w no, odpowiednie miejsce, mam na myśli takie miejsce, że ono nikomu nie przeszkadza, nie zagraża, po takim ogłowieniu no, pozbywamy się być może w przyszłości dla przyszłych pokoleń fajnego, pięknego drzewa. Dokładnie. I to jest też o tyle niezrozumiałe, że ta pełna naturalna korona wielkiego drzewa jest tak naturalną częścią naszego takiego poczucia to, co normalne, to, co naturalne, że jak sobie tak transformuje to na literaturę, na historię, to po prostu to wielkie drzewo z wielkimi konarami jest wszędzie, gdzieś w nas. Ciągle o tym czytamy, słyszymy w historii po prostu, a nie ogłowiony kikucik z jakimiś odrostami. Także... Gęsty krzak. No, tak, tutaj mi od razu gul śmiga przysłowiowy, ciśnienie mi skacze na ogłowianie ogromnie i uważam, że to jest tragedia, że no, że nikt się tym jakoś tak bardziej emocjonalnie nie zajmuje, tylko raczej jest skupienie na tej wycince, która oczywiście też ma zbyt dużą skalę, ale gdyby chociaż to ogłowianie zresztą byłoby łatwiejszą walką, nie sądzisz? No bo przed wycinką tak. Ochronić, to jednak czasami jest mnóstwo powodów do usunięcia tego drzewa i pozostawienie drzewa powoduje też dużo zmian takich inżynieryjnych, architektonicznych i kosztów. A zamiast ogłowienia, zrobienie prawidłowej pielęgnacji, to nie jest tak naprawdę wielkie halo. Tak, zgadzam się. Nieraz nie trzeba robić zbyt dużej pielęgnacji. Dokładnie. Po prostu trzeba stwierdzić, że czasami nie trzeba w ogóle skracać wysokości tego drzewa. Bo i po co? Dokładnie. Ale wiesz co, tu już się wkręciłem w swój konik z ogłowianiem. A mam jeszcze kilka ciekawych pytań, które chciałbym ci zadać i może przeskoczymy dalej. Wiesz co, mi się wydaje, zastanawiam się, kto tego będzie słuchał, jeśli ktoś w ogóle i tak dalej, ale wydaje mi się, że będą też słuchali tego ludzie, którzy są gdzieś dużo, dużo wcześniej niż my rozwojowo i przygotowałem sobie takie pytanko, nie wiem, trudne, łatwe, na pewno inspirujące. Słuchaj, jaką najważniejszą radę dałbyś dziś sobie 20-letniemu Wojtkowi Kalinowskiemu? Oczywiście chodzi mi o sprawy zawodowe. Co, gdybyś tak z chmurki do niego zeskoczył i złapał tego 20-letniego Kalinę gdzieś miałbyś mu coś mądrego powiedzieć o tym, jak zawodowo się rozwijać i gdzie iść, to co byś mu powiedział? Wiesz co, nie mam pojęcia. Chyba bym szukał firm takich, w których mogę się rozwijać. Nie, bo na początku właśnie pracowałem w firmach, po firmach. No, nie miałem swojej działalności, tylko skakałem z firmy na firmę. Potem dopiero jak gdyby pod innym kątem wybierałem też te firmy. Ale właśnie pierwszą rzeczą to bym wybierał sobie firmy, w których pracują dobrej marki arboryści. Aha. Tacy znani albo dobrze robiący drzewa na wysokim poziomie. Ja trochę miałem inne plany na przyszłość i bardziej wybierałem firmy, gdzie mi lepiej płacą. Aha. I tego się trzymałem też. No jasne, jasne. Aha, czyli ciągle, a widzisz, a to jest ten problem, bo ta branża, gdy my w nią wkraczaliśmy i gdy gdzieś tam się w krajach na zachodzie po niej przeplataliśmy, ona była pełna ludzi, którzy byli w niej tymczasowo, ponieważ była dobrze płatna, ryzykowna robota i ta atmosfera tymczasowości mi się wydaje, że była tam bardzo obecna. Tak, w ogóle na zachodzie zauważyłem takich już z tych lepszych wspinaczy. Oni nie byli nigdzie zatrudnieni, tylko byli wolnymi strzelcami. No, no. Ich adresy miały różne firmy po całej Europie i oni jeździli, mieszkali w busach i jeździli praktycznie też po całej Europie, niektórzy po swoim kraju.
wpisywali sobie w kalendarz zlecenia, to była w sumie ciężka robota, bo on musiał, on lepiej, najlepiej zarabiał, ale on musiał to też zarobić. I oczywiście firma nie wzywała go do zwykłych prac, tylko do prac ciężkich, często niebezpiecznych, albo tam, gdzie trzeba było nadgodzić czasem. Także to nie był łatwy chleb. Tak, czyli nie ta rada, którą byś udzielił, to nie traktujcie tego tymczasowo, nie patrzcie na pieniądze tu i teraz, tylko myślcie długoterminowo, coś w tym stylu, tak? To no ciężko. Ja bym praktycznie, wiesz co, ja tak mam inne podejście do życia. No, nie wiem, czy cokolwiek bym sobie zmienił tam w życiu, nie wiem, czy powinienem czegoś żałować. Wszystko biegnie swoim trybem i jak gdyby pokazuje nam, czego mam życie. Życie nas uczy. Może gdybym coś zmienił w przeszłości, nie wiem, czy to by było lepsze niż no teraz, tak. co teraz mam. Może powinienem przejść tą drogę, żebym stał się takim człowiekiem, jakim jestem. Nie było łatwo. No ale mi się zdaje, że być może tak musiało być. Jasne. Okej, okay, czyli ten 20-letni Wojtek Kalinowski od dzisiejszego Wojtka Kalinowskiego dużo konkretów by nie usłyszał, z tego co rozumiem. Nie, rób swoje, każdy dzień traktuj odpowiednimi decyzjami. To jest twoja droga. Jasne. Jakbym może mu podpowiedział, poszedłby w inną i być może na tą chwilę lepszą, ale by skończył gorzej. Nic nie wiadomo. No tak. Okej. Okay. Słuchaj, to przeskoczmy z tematów filozoficzno-metafizycznych na bardziej techniczne. Jak się dzisiaj wspinasz? Jaka jest konfiguracja twojego sprzętu? No bo w sumie, no nie ukrywamy, to jest mocno sprzętowy temat. Ja jestem człowiekiem, który w tym momencie w zasadzie jest skoncentrowany na sprzęcie totalnie, bo tym sprzętem handluję. W zasadzie jestem coraz dalszy od... Już się łapię na tym, że wiesz, coraz gorzej z identyfikacją gatunków, coraz gorzej z takimi tematami jak jakieś patogeny drzew i tak dalej. Po prostu już to, odpływam, rok po roku odpływam od tematów takich stricte biologicznych i drzewnych i gubię się w tym gąszczu przepisów, certyfikatów, no ale to jest dzisiaj mój świat, więc trochę o tym też muszę pogadać z tobą. To jak wygląda dzisiaj twój sprzęt? Jak wchodzisz, jak później pracujesz? I pojedyncza żyła, podwójna, jakie urządzenia? Wiesz co, ja cały czas cały czas pracuję na podwójnej linie, chociaż też i sporadycznie na pojedynczej, na wręczu. Wręcz używam głównie okazyjnie, gdy muszę. Często przy wycinkach, gdy jestem podczepiony do innego drzewa, ale cały czas jakoś płynnie mi chodzi ten zigzag na robugajdzie z kokonem. Fajniutko się mi na tym pracuje, płynnie i jakoś ciężko mi nawet przeskoczyć na wręcza. Mówię, wręcza używam tak, jak muszę się mieć drugi punkt zaczepienia i podczepić się pod coś. Zresztą zawsze mam linę tą dostępową, która wisi na drzewie. W razie czego moim zdaniem jest to o wiele bezpieczniejsze z punktu widzenia BHP, niż jak chodzimy na wręczu, pomimo tego, że każdy sobie podczepia, system może cię opuścić na tej linie, ale nie zawsze cię opuści, bo jak jesteś nieprzytomny i zawiśniesz w rozwidleniu, to będzie co? To był tak trzepał, żeby gdzieś tam, żeś przez to rozwidlenie się przepuścił, a jak jest druga lina dostępowa, każdy może szybko wejść na drzewo, dojść do ciebie wygodnie. No, nie wiem, czy wolniej robię niż ktoś na pojedynczej żyle. Tak pracując z chłopakami, nie sądzę.
A bardzo pewnie mi chodzi zygzaczek. Nie wiem, czy nie kupić sobie tej dostawki, jak ona się nazywa, Shikan? Chikane, tak, Chikane? tylko że wtedy oznacza to przejście na pojedynczą żyłę. Tak, na pojedynczą, ale wiesz co, zawsze, no, wchodziłem na Witi, ale wolę przyrządy, bo to się nie zaciska, płynnie zawsze chodzi w każdą pogodę, jak jest brudne, niebrudne, zażywiczone, niezażywiczone, nie wal. No, ja już jestem starszy, więc nie lubię walczyć ze sprzętem. Lubię, żeby mi wszystko tak chodziło, że samo przechodziło jedno przez drugie. No Żebym nie jasne. musiał tego ciągać, ani szarpać, ani zbyt dużo siły w to wkładać. O, jasna sprawa. Ja bym sobie życzył, żebym nie lubił walczyć ze sprzętem, nawet jak byłem młodszy. To wtedy podejrzewam, że moje stawy i ścięgna sporo by zaoszczędziły się troszeczkę. A to czyli podpowiedz, czyli tak, w koronę, bo wspomniałeś o dostępówce, czyli w koronę wychodzisz na Tak, na linie dostępowej, normalnie małpa, crawl, Mapa crawl. Standardowe techniki SRT. tak, wchodzę w górę, przyczepiam się na DRT, zaczepiam sobie rope guide'a, fajny przyrząd, bo wiadomo, można też i na gołym pniu go zaczepić, nie trzeba szukać jakichś rozwidleń, bardzo płynnie chodzi, wszystko trzeba sobie podobierać i to po prostu się pływa po tym drzewie. Czy jest ci znane zjawisko w momencie, gdy, bo słyszę, że masz skonfigurowanego rope guide'a z zigzagiem i z tego, co kojarzę, to spinasz się w ten sposób od dobrych kilku lat. Czy jest ci znane zjawisko w momencie, gdy konfigurujesz zigzaga z rope guide'em, że zigzag przyjmuje na siebie tak dużo tarcia, że szybko się zużywa i zaczyna przepuszczać? Wiesz co? I to jest. Ja zmieniłem sobie. Szybko mi nie zaczął przepuszczać. Nie pamiętam po ilu latach mi zaczął przepuszczać, ale zmieniłem sobie linę na 12 bodajże. I on mnie trzyma. Jeszcze, a już bardzo. A kupiłem sobie drugiego, bo już przepuszczał mi ten. Jak mi zaczął przepuszczać, kupiłem sobie drugiego, bo wiadomo, na robocie nie będę tutaj czekał, aż mi ktoś coś dośle czy coś, bo czas płynie, nie? I cały czas ten nowy leży, a ten jeszcze mnie trzyma. Także mam go kilka lat i on jakoś jest okej. Okay. Może dlatego, że lekki jestem, no ale pomimo No, wszystko to ma jest w znaczenie. porządku. Tak, to na pewno waga ma znaczenie, bo jeśli więksi wspinacze, jak jeszcze zawieszą na sobie sprzęt, to potrafią ważyć dobrze ponad stówę i wtedy te zażynanie zigzaga to podobno potrafi się odbyć bardzo, bardzo szybko, w przeciągu dosłownie paru miesięcy. No. Ale to też pewnie zależy od większej ilości czynników. Czy lina jest czysta, czy brudna, czy lubimy szybkie, gwałtowne Zjazdy odjazdy, pewnie tak? to, tak. Jak ktoś szybko gdzieś tam zeskakuje i zjeżdża, to być może on szybciej się wytrze. Nie wiem, dziwi mnie, bo też słyszałem, że u każdego się tam wyciera, u mnie cały czas jest fajnie. Okej. Słuchaj, to jak jesteśmy przy sprzęcie, czy potrafiłbyś ze swojej pamięci głowy gdzieś wyciągnąć jakiś kawałek sprzętu, który sprawił ci najwięcej takiej radości i najbardziej ułatwił ci robotę i jakby w ogóle jakoś tak ci najbardziej zrewolucjonizował twój codzienny trud? Znaczy z przeszłości, jak zmieniłem? No, cokolwiek, tak, jakiś element, który sprawił ci, spowodował, że dzień zaczął wyglądać inaczej. Coś, co kupiłeś i okazało się strzałem totalnym w dziesiątkę. Jedna, dwie takie rzeczy. To mówię, rope guide. Rope guide, aha, jednak. Tak. Jeżeli chodzimy na DRT, rope guide Jasne. z kokonem, bo to chodzi bardzo płynnie. Czyli jednak to wspinanie się na bloczku robi totalną różnicę. Oczywiście, niż na Na pierścień, tak. zwykłym pierścieniach.
No i oczywiście zigzag, nie? No też, jeżeli przychodzi się z VT na zigzaga, to też jest bardzo płynne, że też jak się linę dobierze do zigzaga, taką, która ładnie przychodzi, to nieraz można, trzeba trochę uważać, bo ona sama przelatuje przez niego. Oczywiście on zawsze zatrzyma, nie? Jeżeli odpadniesz, puścisz, on zawsze cię zatrzyma. Ale bardzo delikatnie chodzi i też pozycjoner. To jest też bardzo fajna rzecz z krętlikiem. Pozycjoner jest taką rzeczą. No, krętlik jest rewelacyjny, bo to pamiętam, jak się pracowało bez krętlika, zawsze to wkurzało, że to się skręciło. Poza tym pozycjoner jest też taki, że można go zluzować, jak jest pod obciążeniem. No, dokładnie. No i oczywiście, bo wcześniej chodziłem, miałem węzeł zawiązany i bloczek, ale to się zaciskało. Zaciskało się po pewnym czasie i był z tym problem. Pozycjoner też jest taką rzeczą. No i no, oczywiście Big Shot. A, no tak. Big Shot, rewolucja w instalacji liny. Tak, Big Shot. Jak tylko zdobyłem Big Shota, tak oduczyłem się rzucać. Być może na minusie to jest, ale... Na minusie gdzie? No, w prestiżu takim, na zawodach, jak się pojawia. Tak. Tak, że nie z ręki, tylko z procy. Nie, wydaje mi się, że po ilości Big Shotów, jaką ja sprzedałem, to wydaje mi się, że już tak dużo ludzi straciło ten prestiż, że nie ma czego się wstydzić. Cóż jeszcze? To chyba wszystko z takich większych rzeczy. Dobra, w takim razie pogadaliśmy o sprzęcie. O takich szczegółach technicznych naszej roboty, więc możemy znowu wrócić do takich tematów bardziej filozoficznych i szerszych. Bo jeszcze jest do sprzętu, to wiesz, no my zaczynaliśmy bardzo wcześnie. U nas praktycznie nic nie było. No tak. Pamiętasz, nie? Tak. My, u nas rewolucją był ten Validation Treacy, który w Stanach tutaj się pojawił, zaprezentowałeś. On chyba się w ogóle pojawił w jakichś latach 90., nie? Tam gdzieś w Kanadzie na zawodach ktoś go pokazał. Tak. My wchodziliśmy też footlockiem, oczywiście na drzewo. Nie było jeszcze tych przyrządów. Tak. Pankin dopiero potem u nas się pokazał tak samo i zaczynaliśmy tak od podstaw. No, my Blake'a się uczyliśmy. Tak. To były takie nasze początki i prusy. Tak. No, ta rewolucja sprzętowa, która odbyła się w trakcie naszej kariery, no, długiej, niedługiej, nie wiem, jeśli datować to właśnie na 2000, na jakiś... Tak, mi się zdaje, że właśnie w jakichś tak latach tych 2000... nie wiem, dwa, jakoś to zrobił się taki boom, nie? Hubert Kowalewski się pojawił z tymi swoimi ART, to była w ogóle rewolucja tego, właśnie tego wszystkiego, no i to wszystko tak skoczyło dosyć szybko, potem już lawinowo nawet, no i do tej pory jak gdyby trwa. Trwa cały czas, co chwila pojawiają się nowe rzeczy. Nie wszystkie z tych nowych rzeczy już tak rewolucjonizują ten sprzęt, no bo niektóre z tych rzeczy są tak jakby ulepszeniami, jakimiś kolejnymi generacjami, jakichś naprawdę świeżych pomysłów, ale tak, to podejrzewam, że mogliśmy na ten temat w ogóle osobną, dwugodzinną rozmowę przeprowadzić. Trochę w tym momencie nie chcę już iść w ten kierunek stricte sprzętowy, bo to podejrzewam, że dla części osób trochę może brzmieć jak czarna magia, jak rzucamy takimi hasłami, nazwiskami, datami z własnej przeszłości. Więc chciałbym trochę wrócić do bardziej ogólnych, ale mi się wydaje, że nadal bardzo ważnych pytań i takich, no, które mogą może komuś pomóc, kto sobie tego kiedyś posłucha. Powiedz mi, czy potrafiłbyś wymienić jedną, dwie, trzy najlepsze swoje decyzje zawodowe? To znowu wracamy do tego, co Wojtek zrobił 20 lat temu. No, najlepsze decyzje zawodowe to chyba to, że zacząłem pracować na własną rękę. A, założenie własnej firmy. No tak, to dało to taką swobodę,
poczucie wolności z jednej strony odnośnie pracy, oczywiście nie wolności jak gdyby finansowej, bo to oczywiście się zaczynają tu ZUSy i takie inne rzeczy i podatki. I cały czas pracowanie i szukanie własnych zleceń, ale już masz swobodę z tym, jak wykonujesz pracę. No, no. Spokój jak gdyby w pracy, tempo, to też się wiąże z bezpieczeństwem. To jest głównie najlepsza rzecz. I satysfakcja z pracy, poczucie satysfakcji z tego, co się zrobiło, jak się zrobiło tą pracę. Bo to się łączy z tymi dwoma pierwszymi punktami. Jeżeli możesz robotę zrobić w swoim tempie, według swoich standardów, to na koniec masz z tego satysfakcję, dokładnie. Tak. No i uczysz się też, nie? Uczysz się też dużo. O, na swoim. Zaczyna się nauka na swoim, co nie? Tak. No. Czyli założenie własnej firmy. Bo poczucie odpowiedzialności za to, co się zrobiło. Słuchaj, gdybym ja miał odpowiedzieć na takie pytanie, na pewno w pierwszej dwójce, trójce byłoby też założenie własnej firmy. Po prostu to jest tak gigantyczne, to brzmi tak banalnie, a jest tak niesamowicie wielkim wydarzeniem zawodowym, że można by o tym gadać i gadać. Gadać. No. Coś jeszcze może? Coś jeszcze? Nie wiem, nie przychodzi nic do głowy. Okej. Okay. To może największy błąd zawodowy, jakim chciałbyś się podzielić. Nie wiem, podjęcie pracy w którymś miejscu albo cokolwiek. No. Nie, no to tak jak mówiłem, nie, tam nie będę rozkminiał, nie żałuję. Mi się zdaje, że wszystko miało być tak, jak jest. Okay. Że wszystko, czegoś mnie tam musiało nauczyć i pewnie musiałem się tam zjawić. Nie wiem, czy jakby coś... To oczywiście były tam różne plany albo pomysły, dlaczego tu, a nie tam, że mogłem zostawić tę firmę, pojechać tam i takie rzeczy, no ale to nigdy nic nie wiadomo, co tam by było. Jasna sprawa. A może... Pewnie, no, może no. Jeszcze tu wtrącę, może tuż, tak kiedyś sobie myślałem, żeby tuż po technikum leśnym wymyślić na studia, od razu wyjechać za granicę i tam zacząć właśnie taką pracę. Mhm. No nie, to takie fantazje nie są i mi obce, gdyby wskoczyć w tą arborystykę szybko, nie bujać się po akademikach, nie zdobywać wykształcenia, którego później się nie wykorzystywało. Tak, i oczywiście, no jak to, no dobra, to już mi tak jak gdyby się to naświetliło, no też o tym myślałem, wyjechać, prawdopodobnie bym wyjechał do Niemiec, gdybym miał teraz tą głowę i też nie nastawiał się na zarabianie pieniędzy, tylko na edukację i dokształcanie się w tym kierunku. Zdobywanie certyfikatów, zdobywanie jak gdyby wiedzy na ten temat i pięcie się w górę w tą stronę. Tak, czyli tak naprawdę wracamy do tego, co mówisz, że... No. Ale tylko, że wtedy byłoby się innym człowiekiem tak naprawdę. No, no tak. Nie da się wtłoczyć umysłu starszego chłopa w umysł 20-latka i to, żeby kierował swoim życiem w taki perspektywiczny sposób. No, ale może kogoś zainspiruje to, co mówimy. Okej, okay, a słuchaj... A może potrafisz powiedzieć o czymś, z czego w ramach swojej kariery, osiągnięć różnych i sukcesów jesteś najbardziej dumny? Jakaś taka rzecz, która po prostu przychodzi ci do głowy, jakieś osiągnięcie, czy długoterminowe, a może krótkoterminowe, to nie, tutaj jakby nie zawężam tego pytania do żadnej konkretnej rzeczy. To może być pięknie wypielęgnowane drzewo na swoim podwórku, a może to być równie dobrze jakaś decyzja, która odbija się na czymś. Oj, no to chyba właśnie to, jak robię drzewa. Praktycznie każde drzewo, do którego podchodzę, to staram się zrobić jak najlepiej umiem i żeby każdy dzień zakończyć właśnie tym, żeby być dumny ze swojej roboty. Czyli jesteś dumny z jakości i z tej konsekwencji
o której mówisz, że jesteś konsekwentny dzień po dniu i nie idziesz na zbyt duże, przynajmniej kompromisy? No oczywiście są jakieś tam miękkie dni, ale głównie się trzymam jakości pracy i nawet jak coś wtopię sceną, to już moim zdaniem człowiek powinien mieć honor i jakiś i po prostu zrobić to dobrze do końca, nieważne ile to będzie trwało. Jasne. Tylko to już, jak już jedna rzecz jest stopiona, to żeby nie wtopić w drugiej. Po prostu Tak, jakości no pracy. tak, no tak. Jak już wtopiłem z ceną, to żeby nie odjechać z roboty, gdzie wszystkie drzewa są skaszenione. No dokładnie. A, no to rozumiem. Nie, to piękna odpowiedź tutaj. Duma z jakości pracy. Tylko brać przykład. Słuchaj. A to na pewno będzie twój konik, na który chętnie wskoczysz, bo mam też takie pytanie, które w naszej branży się przewija. Przewija się częściej lub rzadziej, odkąd pamiętam, ale nie ma co ukrywać, że jednym z naszych narzędzi pracy jest po prostu nasze ciało. I niektórzy świadomie to narzędzie pielęgnują, jakoś świadomie o to narzędzie dbają, niektórzy mniej. Jak ty podchodzisz do tego tematu? Ciało jako narzędzie pracy. Długo czy krótko? Ja wiem, pewnie o tym mógłbyś mówić bardzo długo. Słuchaj, no ile chcesz? Nie, Jakby no coś, to słuchaj. wytnę. Nawet nie wiem, od czego zacząć. To jak gdyby jest. Może od tego, Znaczy. czy w ogóle zgadzasz się z tym, co mówię, no nie? Czy ty też traktujesz. Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem? Oczywiście, ciało jest jak gdyby najważniejsze. To zależy od tego też nasza przyszłość i jakość pracy i zdrowie. To dobra, może zacznę od końca. Właśnie zacząłem w to bardziej się wgłębiać przez ostatnie 2 tygodnie i stwierdziłem u siebie, znaczy trochę zmieniłem sposób też, w jaki się tutaj odżywiam i jak to wszystko robię. Ponieważ no, zasada jest prosta, że albo tyjemy, albo chudniemy, w zależności od tego, ile spalamy energii, ile dostarczamy. I proste jak. I w zależności od tego też, jaki organizm mamy. Ja jestem, chyba jak dobrze pamiętam, ektomorfikiem, właśnie sobie się dowiedziałem. A co to znaczy? Czyli osoba, która potrzebuje bardzo, bardzo dużo energii dostarczyć swemu ciału, żeby przybrała na masie. Bo ja pamiętam, znaczy, no w ogóle jestem weganinem i nawet jeżeli jak jadłem kiedyś mięso, to potrafiłem zjadać olbrzymie ilości, mogłem mieć słodyczy, ile wlezie. Ja zawsze byłem szczupły. Teraz, gdy od wielu, wielu lat jestem na wegańskiej diecie i w dodatku staram się zdrowo odżywiać, czyli nie spożywać żadnych smażonych też rzeczy za dużo, żadnych cukrów, cukru w ogóle praktycznie nie ma, ani słodyczy, więc tej energii muszę dostarczać w inny sposób. A wydatek energetyczny w naszej robocie jest bardzo, bardzo duży. No tak, oczywiście. No i właśnie to się zorientowałem, że muszę zrobić przerwy w pracy na jedzenie. Bo do tej pory sobie nie robiłem. Jasne. Czyli podsumowując, punkt pierwszy, jaki byś postawił na pierwszym miejscu, to jest dieta jako element dbania o siebie. Oczywiście, tak. No, widzę też po wielu ludziach, że dieta albo złe odżywianie, no ludzie też otyli nie będą chodzić dobrze po drzewach. To nie ma co ukrywać. Szybciej będą się męczyć, szybciej będą się pocić i zasapać, nie odejdą dobrze w odpowiednie miejsce. No, trzeba być fit, żeby to robić, ponieważ no, trzeba dobrze się wspinać, żeby zrobić dobrze drzewo. Ale
nie zawsze ten, kto się dobrze wspina, zrobi to drzewo dobrze. No jasne. Ale ten warunek jest potrzebny. Trzeba umieć odejść tam, gdzie powinno się odejść. Żeby też zarobić, trzeba zrobić odpowiednią ilość drzew. No tak. Także ten wydatek energetyczny jest mocny i duży. Trzeba też robić sobie przerwy w pracy, znaczy nie pracować 7 dni w tygodniu, no, ponieważ jednak regeneracja też jest bardzo ważna, sen jest bardzo ważny. Czyli nie tylko dieta, ale też regeneracja w postaci odpoczywania od pracy kilkudniowego, tak, i spania, dobrego snu. Tak, odpoczywanie od pracy, żeby mięśnie odpoczęły, żeby nie były cały czas, bo oczywiście my cały czas mamy zaciśnięte ręce, cały czas zaciśnięte dłonie, czy to na linach, na przyrządach, czy na piłkach ręcznych, i one muszą odpocząć. Ponieważ wcześniej czy później możemy się nabawić na przykład łokcia tenisisty, no, od non-stop zaciśniętych rąk. No to mi się wydaje, że ciężko by było mi nie wskazać jakiegoś kolegi bez kontuzji. Łokieć tenisisty to chyba jedna z jeszcze pół biedy, że tak powiem, no bo rozwalone kolana, znaczy odcinki krzyżowe tam gdzieś jakieś, wiesz, przecież my też na drzewach tak naprawdę, bo ty ciągle nawiązujesz, zwróć uwagę Wojtek, do sytuacji, kiedy prawdopodobnie dlatego, bo teraz dużo masz takiej roboty, czyli wspinasz się po drzewie i wykonujesz poprawną pielęgnację, a popatrz jaka duża część tej roboty, to jest na przykład nie wiem, czy przypominasz sobie, jak wyglądała praca w Irlandii albo w Stanach, ile my dźwigaliśmy ciężarów. Chodzi ci o wycinki. I wszystko, co po wycince, jak już to wszystko leży na trawniku, tak dalej, to później ile jeszcze było pracy z dużym ciężarem. Tak, dlatego też trzeba uważać przy podnoszeniu, robić to dobrze, już lepiej poświęcić ten czas na rozłupanie klocka niż na jego dźwiganie. To mam dokładnie przykłady już w kilku firmach, jak wielkie byki się rozkładały, bo kręgosłup po prostu siadał. Oczywiście. Bo przez wiele lat, tak, co on tu nie dźwignie i chciał pokazywać, po co będziesz to rozłupywał, wrzucał to na plecy i któregoś dnia po prostu położył się na ziemi, przewrócił, on nie mógł się wyprostować, nie mógł wstać. Bo kręgosłup, dysk tam przeskoczył, czy coś się stało. To dokładnie, gdziekolwiek ja się nie pojawiłem, w jakiejkolwiek firmie, czy tam jakieś to po prostu to klasyka gatunku. A no nawet, ja też... powiem ci, nasz wspólny znajomy, pamiętasz takiego Christophera z Galway? Oczywiście. No to on mówił, że jak chłop w wieku lat 30 nie ma rozwalonego kręgosłupa, to nie jest prawdziwy chłop, także więc wiesz, tutaj wręcz to do kanonu męskości, tak, rozwalony kręgosłup. Christopher to w ogóle inna historia. W ogóle, no. Czyli słuchaj, a może w ogóle po co nawet łupać? Może po prostu, wiesz, część rzeczy powinny robić maszyny. Bo jak ja sobie przypomnę, co ja przerzucałem, to po prostu ciarki mi po plecach przychodzą dzisiaj, jakie rzeczy wyprawiałem, z jakimi ciężarami i tak naprawdę w imię czego sobie zadawałem później pytanie. No w imię czego, kurczę. Stawka na szali z jednej strony jest zdrowie i to bardzo poważne. To nie jest, kurczę, przeziębienie czy jakaś grypa. Tak, ale to wiesz, jeżeli robisz to poprawnie to może ci to wyjść na zdrowie. Po co godzinami sterczysz na siłowni, zapłaconej sali i płacić za to, jak możesz to mieć w pracy? No tak, też prawda. Tylko żeby to robić poprawnie. No, tak. Zresztą na siłowniach wchodzi teraz moda w naśladowaniu takich ruchów z różnych prac, na przykład walenie młotem w oponę. No tak. Albo machanie takimi grubymi linami. No tak. Tak. Jak ja zobaczyłem machanie grubymi linami, że jest, weszło w standard
wyposażenia na siłce, to od razu sobie przypomniałem, pomyślałem sobie, Jezu, przecież ja machałem linami tyle lat. No nie? Ten ruch po prostu taki wężowy, który generuje się przy tym ćwiczeniu, to było nasz codzienny ten ruch, no nie? My przecież jak coś się gdzieś zaczepiło, to ciągle to robiliśmy i tak dalej. No, trochę inne nie takie liny, no, ale, tak, tak. Ale ruchy są, tak, to jest właśnie naśladowanie takich różnych ruchów. Nie, no wiesz, jak taka mokra szesnastka, popracujesz 6 godzin, no to już mi się wydaje, że porównywalne obciążenie. Tak, tak. Ściąganie liny na drzewo i takie inne rzeczy. Ściąganie. Czyli uważasz, że to jest ważne i ty wcielasz to w swoją codzienną praktykę, to dbanie o dietę, dbanie o zdrowie, dbanie tak, o sen, dbanie no, o odpoczynek, to jest jakiś plan, robisz to świadomie tak, i planowo. Ale niekoniecznie to jest związane, tak, robię to świadomie i planowo, ale niekoniecznie dlatego, że wykonuję też ten zawód. Aha. Po prostu nawet jakbym wykonywał inny, pewnie bym robił to samo. No jasne, po prostu. No dieta dla mnie jest jak gdyby takim ważną rzeczą, sposób odżywiania się, nie tylko zdrowotny, ale też i etyczny, czy środowiskowy. Mm-hmm. Do tego tak podchodzę, że w dzisiejszych czasach każdy wybór w sklepie ponosi jakieś tam konsekwencje. No po prostu głosujemy naszą złotówką na to, jak będzie wyglądał wkoło nasz świat, no i nasze zdrowie. I powinniśmy mieć tego świadomość, no do tego tak podchodzę. I to nie jest też związane z naszą pracą, chociaż jest to bardzo ważne, żeby być sprawny. Jasne. No to z takich szczególików, wspomniałeś sen i odpoczynek, no to jaki jest twój przepis na przykład na dobry odpoczynek? W soboty nie pracujesz? Dajesz sobie co najmniej 2 dni odpoczynku w weekend? Zależy, no teraz nie. Aha. Teraz nie, ponieważ tak, to jest tam droga wjazdowa, i którą chcę zrobić właśnie w weekendy. Chciałbym to, wiesz, no wyjazd chciałbym to jak najszybciej zakończyć, więc jeszcze są święta, więc chcę tu pojechać i pogoda przed zimą zdążyć, więc chcę tu pojechać jak najszybciej, ale z reguły staram się właśnie Jak mam tak już rozpisane jakieś prace, to sobie sobotę, niedzielę wpisywać wolne, tylko że oczywiście pracuję na swoim ogrodzie w tym czasie, więc nie jest to takie wolne. Mam też taki hobby, że prowadzę sobie swój ogród. Jasne. A kwestia ilości godzin pracy dziennie, czy jakoś to limitujesz? Jakoś masz na to jakiś przepis lub plan konkretny? Z reguły raczej nie. Mhm. Raczej jadę. Znaczy, no ja mam tak, że ja lubię pracować. Mhm. Więc jak już wchodzę na robotę, to pocisnę na maksa, że tak powiem, i lubię sobie popracować do samego końca, do wieczora. Mhm. Po prostu zakończyć robotę, odhaczyć i mieć potem może wolne albo wskakiwać na drugą. Jasne. Mam też tak, że jak czuję, że mam przemęczony organizm, to po prostu robię sobie pas, odpoczywam. Jasne. Czasami jest to tak, że po prostu nie idę na drugi dzień do pracy, tylko sobie odpoczywam. Jasne. Ja być może cię zszokuję, bo teraz już nie świadczę usług, ale gdy świadczyłem usługi, to był taki moment, kiedy miałem już małe dzieci i nie dość, że miałem małe dzieci, to miałem jeszcze kilka innych otwartych takich życiowych projektów, typu budowanie chaty, a jednocześnie trzeba było kręcić firmą usługową, czyli trzeba wyceniać te usługi, jeździć do nich. Na Podlasiu te odległości są duże pomiędzy miejscowościami, więc do wycen mój jakby promień działania jest dużo większy niż na przykład chłopaków na Śląsku czy gdzieś indziej. Mój promień działania to był 70-80 kilometrów. To był standardzik, że się wsiadało w samochód rano i jechało godzinkę 20 minut na robotę. Więc ja wtedy miałem taką ilość netto wspinaczki,
wystarczała mi, żeby się zajechać 3 godziny. Więc jeżeli w trakcie jakiegoś dnia musiałem wstać rano, gdzieś dojechać, ogarnąć temat, powspinać się, wrócić i jeszcze gdzieś jakąś robotę wycenić, jeszcze coś tam z rodziną zrobić, to tak naprawdę uważałem, że 3 godziny wspinania się dziennie, jeżeli pracuję 5-6 dni w tygodniu, to wystarcza. Mówię netto, ponieważ wiesz, jeśli w międzyczasie była jakaś przerwa, schodzenie z drzewa, to tego nie liczę. Ale tak naprawdę to uważałem, że 3 godziny netto to jest dla mnie to i w związku z tym, że byłem sam sobie szefem, nie musiałem wcale wspinać się więcej. A i tak byłem zmęczony. Ja nie aż jak wskakuję na drzewo 8 rano, to schodzę czasami jak tam tak, miałem takiego niedawno pod pod olsztynem dęba, to schodzę po 8 godzinach. No. No tak, ale to chyba nie standard, tylko ekstremum, no nie? Standard nie, no takich dużych drzew często się nie zdarza, nie? Jak wyjeżdżam na przykład do Kraszana, no to na te drzewo, na takie drzewo w czwórkę wchodzimy, więc schodzimy zaraz, nie? Ale jak już się trafia, no to nie rozkładam go na czynniki tam godzinowe pierwsze, tylko robię aż go zrobię, albo po prostu aż będzie zmrok. Aha. No tak. I tak samo i z innymi drzewami. Po prostu wchodzę na jedno, schodzę, wchodzę na drugie. Tutaj tak samo. Wchodzę na jedno, schodzę, wchodzę na drugie i patrzę, jest czwarta, już wieczór i koniec, nie? Jakby było do... Jak była dziewiąta wieczorem, to ciemno się robiło, to bym schodził o 9. Nieźle, no to... Czyli... No to dużo ludzi tak robi tak naprawdę. Czyli wykorzystujesz ten po prostu dzień maksymalnie na pracę. Dopóki tak, jest... tylko wiesz co, no to już tak jak mówiliśmy, własna działalność sprawia to, że nie czujesz tej presji czasowej jak gdyby, że musisz to zrobić jak gdyby szybko. Ja teraz nie wiem, czy ja szybciej robię, czy wolniej. Po prostu nie mam tego stresu i mnie to nie męczy. No tak. Ja też na tym drzewie się relaksuję. Często się relaksuję na drzewie, pracując na nim. Lubię duże drzewa. Im większa rozłożona korona, jest to dla mnie lepsza frajda, bo mam fajniejszą wspinaczkę po prostu. Jasne. Jasne, nie, oczywiście, nie, no, wielkie drzewa to jest frajda. Jak się zajeżdżało w prywatnej firmie do takiej roboty, to nie była frajda, to był stres, bo zaraz, a czemu tak długo, a szybciej, a wszystko czytam, a to za długo, to mam zrobić w tym czasie, mam już skończyć, to był stres, tak, zajeżdżało się na duże drzewo i to był stres, a to mogę sobie rozłożyć, mogę nawet dwie liny sobie zaczepić, czy się przykierowywać i sobie pokombinować coś, to jest po prostu zabawa. Jasne. Jasne, czyli jesteś człowiekiem z pasją, jednym słowem. Nie jedno. Okej. Dobrze, to dalej. W takim razie... Dużo jeszcze masz pytań? Wiesz co, nie, to żebym cię poganiał, no, ale wiesz, większość, to znaczy cały wieczór. Większość pytań już mamy za sobą. Niektóre... Większość pytań już mamy za sobą. Ale jeszcze sobie tak zerkam, bo mam tu wynotowane i zastanawiam się, które jakby bardziej pociągną atmosferę rozmowy lepiej i bardziej się wpiszą. Nie chcę też skakać trochę tak chaotycznie. Mam takie pytanie, nie wiem, czy cię zainspiruje. Pytanie o ludzi, którzy jakby cię inspirowali, tobą kierowali. Ja je sformułowałem w ten sposób. Powiedz o jednej, dwóch, trzech osobach, które miały największy wpływ na twoje zawodowe formowanie się, które gdzieś ci tam pomogły lub z którymi jest związana jakaś kluczowa decyzja lub kluczowy moment twojego rozwoju zawodowego, twojej kariery. Czy coś takiego. Czy są tacy ludzie, których potrafiłbyś wskazać, opisać, jak ich poznałeś, skąd się wzięli? No, pierwszą, którą przychodzi do głowy, to ty. O! Ponieważ ściągnąłeś mnie... No tak, no ponieważ zaproponowałeś mi, gdy skończyłem Irlandię i zjechałem do Polski,
Od razu dostałem, jeszcze nie ogarnąłem się co i jak, no. Od razu dostałem od ciebie maila, no, no. Że pracujesz w Ameryce i słyszałeś, że ja też się wspinam i że chciałbyś, że twój szef jest otwarty, żebyś kogoś ściągnął jeszcze takiego, który się wspina. No, no, no. I wyjeżdżając do tej Ameryki, oczywiście nasz szef Lamphere był wciągnięty w ISA. Tak. I tam, jak gdyby przeskoczyłem trochę do innego świata pielęgnacji drzew, co zmieniło bardzo mocno mój kierunek, bo po Irlandii nie wiedziałem, czy będę dalej to kontynuował. Aha. A po Ameryce już tak, no już bardzo mi się to spodobało. Tam oczywiście porobiliśmy sobie przecież kursy ISY, tak. Przeróżne kursy, przecież on nas wysyłał non stop na jakieś kursy, na jakieś szkolenia. Tak, tak. No to było nawet na chemiczne traktowanie drzew, czyli fertilizing, tak. To też ukończyłem na uniwersytecie. Tak. A słuchaj, no to przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale to trzeba jednak Lorenowi Lanfirowi, naszemu szefowi z Ameryki, oddać i ja lubię to podkreślać, że wiesz, tam się pojawiali goście, którzy on nie miał zielonego pojęcia, czy my się nie zawiniemy za parę miesięcy stamtąd. Przecież to była totalna tymczasowość. Te wizy, co prawda, które mieliśmy, to przewidywały, że my będziemy pracować dla niego, jeśli dobrze pamiętam, półtorej roku. 18 miesięcy. No, plus tam chyba 4 miesiące, czy tak, dwa. Tak, nie? Czyli normalnie w warunkach europejskich to by cię wyciskali w te 18 miesięcy jak cytrynkę, a nie szkolili w jakichś tam dziedzinach, do których tak. Później... A on normalnie po prostu cokolwiek się działo, wysyłał nas, kupował nam, rejestrował na konferencje. Tak, tak jakbyśmy mieli tam pracować przez najbliższe 30 lat. Tak, dzięki temu dużo się tam nauczyłem i poznałem drugą stronę. Tam przecież pruning, fertilizing, te wszystkie kursy od wspinaczki do riggingu, wszystko tam, nie? No. Wszystko od ISI, nie? Takie profesjonalne podejście zaczęło się tam, znaczy w moim wypadku to tam w ogóle zaczęła się cała kariera, cała przygoda, no bo ja tam pojechałem nie wspinając się po drzewach, więc mi jest ciężko. Ty masz etap przedamerykański w swojej karierze, ja nie. Ja pojechałem tam tylko jako absolwent technikum leśnego, w zasadzie student leśnictwa wtedy, ale moim głównym atutem była piła motorowa, znowu wracając do tych rzeczy, od których się zaczyna, czyli z jednej strony wykształcenie leśne, piła motorowa. Pojechałem tam i... Od razu zacząłem być traktowany jako ktoś, jak bardzo poważnie po prostu. Tak, to Ameryka, to no. W ogóle inny typ ludzi, inne podejście, tam tak. Każdego traktowano na równi, z tego co odniosłem wrażenie, nie to co wyspy. Każdy mógł coś osiągnąć, każdy szanował i był dumny ze swojej pracy, obojętnie tak, co robił. Tak. Tak, starał się w to robić jak najlepiej. Wyobraź sobie, przypomnij sobie, jak to było w ogóle być wspinaczem drzewnym w Stanach. To był taki etos i duma i klepanie się, wszyscy jak już się dowiadywali, że ty też się wspinasz po drzewach, to w ogóle taka sztama brachu, no nie? Ale wiesz co, też inne zawody też tak do siebie podchodziły. A, nie? Inne zawody w Ameryce miały to samo, tak? Tak, podobnie. No. Z tego, co patrzyłem. W ogóle nie wiem, czy pamiętasz, jak nawet poznawaliśmy też innych ludzi, nawet tą Polonię, która tam była, to przecież zadawali się z nami jakimiś tam, mieszkaliśmy, no, wiesz, no, wynajmowaliśmy jakiś dom w Little Italy, wszyscy na tym domu, a tu przyjeżdżali, przecież tam, kto tam był, tam jakiś chłopak, który był na praktykach dyrektorskich w tym w tym Cleveland całym hospital. Aha. Jeden z najlepszych szpitali w Stanach, od serca, nie? Potem przyjechał jego znajomy do nas, też się rozsiadł,
Jego ojciec miał firmę, olbrzymią firmę, która robiła maszyny budowlane na zamówienie. Nikt nigdy nie odniosłem wrażenia, że czułem byłem mniejszy, gorszy czy coś. No. No, tak inne podejście. Dokładnie, ale to z tego podejścia wynikało, że ja tam się zaczepiłem, bo on odpowiedział na takiego maila znikąd i ściągnął tego człowieka znikąd, no nie? To przecież początek był kompletnie taki niewiarygodny wręcz wyjazdu tam, a później ja tam zrobiłem dobre wrażenie i powiedział, to dawaj więcej takich jak ty. No. I ostatecznie, jakby tak policzyć, to ilu nas się tam przewinęło? Ja, ty, Kraszan, Tomek Komicki. I nie wiem, czy nie był Krawiec. Ostatecznie Krawiec miał oczywiście motyw amerykański, ale i Grzesiek Całka. Nie trafił, ale, co prawda, do Cleveland, ale tylko dlatego, że tak, że tam jakieś były problemy techniczne i on wylądował w Cincinnati, a po Grześku Całce wylądował w tym Cincinnati jego kolega, ojejku, wyleciało mi z głowy, co dla Kraszana pracował taki chłopak, tam z waszych stron, syn leśnika. Nie, a... No, też mi wiedział. No, nieważne, ale kojarzę, no. Tak, on tak naprawdę bardzo niedawno wrócił do Polski, więc ten cały ciąg zdarzeń, który rozpoczął się w 2001 roku, skończył się bardzo, bardzo niedawno, bo ten chłopak wrócił do Polski, wydaje mi się, gdy w Skwilnie tak, były zawody. Alek, tak. No, Alek, dokładnie. No. No, to on zakończył ten wątek, czyli cała sprawa miała dobrych 15 lat długości. Tak, ale tu trzeba podkreślić, że dobre wrażenie zrobiliśmy na tej firmie, skoro cały czas nie waha się kogoś od nas, kogo polecamy, ściągnąć do siebie. Tak. Nie zawód się na Polakach, że zresztą Limeister, z którym właściciel firmy, który miał krajne dźwigi, którymi przecież usuwaliśmy wielkie drzewa, chciał nas zatrudnić, gdy popracował z nami i osobiście proponował, jak się dowiedział, że mam zakończyć u Lamfira pracę, żebym został u niego w Stanach i operował tymi wielkimi dźwigami. Powiedział, że mi wszystko, zaprosił mnie do restauracji i zaczął mi to poważnie oferować. Także sprawdziliśmy się tam. Jasne. Tak, tak, to był dobry czas. Jak już jesteśmy przy takich sympatycznych wspomnieniach, to może potrafiłbyś sypnąć jakąś anegdotką ze swojej kariery, jakaś robota, gdzie coś śmiesznego się wydarzyło dla rozluźnienia atmosfery? Nie wiem, to coś takiego pamiętasz? Oj, no ciężko zaprzypomnieć. Wiele rzeczy było śmiesznych, krótkich, takich jakichś tam niesamowitych. Nie wiem, no, na przykład jak nawet tutaj niedawno, jak usuwałem, znaczy śmieszne czy nieśmieszne, bo to często też z wypadkami się coś kojarzy. No tak. Ostatnio usuwałem tak latem drzewo na cmentarzu, tam koło siebie, koło Giżycka. Oczywiście ostatnie drzewo, no po co będziemy wracać, ja tu już chcę je wyciąć. Taka lipa na wzgórzu cmentarza. No ale patrzę, idą chmury, ciemne chmury. Myślę, a jeszcze zdążę. Nie padało, gdy błysnęło i gdzieś tam huknęło, postanowiłem, że zdejmę koronę i zjadę. Już ciemno było, bo chmury zakryły niebo. Zdjąłem tą koronę, zjechałem i nagle, jak tylko dotknąłem ziemi, jeszcze lina była na górze, był huk i błysk. No. Najpierw huk, a potem błysk. No, no. Myślałem, że mnie trafiło, ale przez tak moment, ale patrzę, że stoję, że jestem cały. Byłem przekonany, że walnęło w te drzewo, no bo patrzę na górze, przecież liną jestem, wszystko całe.
Obok biegła linia 20 metrów gdzieś dalej i ta linia ściągnęła ten tą błyskawicę. Mój pomocnik powiedział, że w tą linię walnął, aż schował uszy po sobie. No, to niesamowite było. A, to sobie też przypominam, na przykład w Irlandii też zajechaliśmy wyciąć pięknego, olbrzymiego buka na środku pola. No. Zdziwiłem się, co ten buk przeszkadza na środku pola. I gdy przyszedł ten właściciel, zjawił się, spytam go, dlaczego on chce tego buka wyciąć. No. On pokazał mi tam taką ziemię, tak już tam bez trawy, ale tak wyrównana ziemia była. Powiedział, że tam rósł drugi, taki sam. I on tu owce wypuszcza na te pole. Jak deszcz pada, to oczywiście zwierzęta chowają się pod drzewo. Jeszcze od zawiecznej strony, żeby im ten wiatr też tam nie wiał. No i ten jeden buk się przewrócił i wygniótł mu pół stada owiec. O ja. I on teraz chce tego wyciąć. Za karę. Tam, za karę. Nie, no bo tam pod spodem jak gdyby już ziemia była płytko. Aha. Tam już były skały pod spodem, więc ten buk nie był jak gdyby, no ale wiele lat przeżył, skoro był taki wielki. No ale no tak jak mówisz, chyba za karę, no. Nie chciał się pozbyć następnych owiec, więc takie różne historie, no, się zdarzają u nas. Tak, tak. No, tych historyjek na robocie, bo człowiek jeździ, to jest robota mocno związana z przemieszczaniem się, z terenem, z przebywaniem co chwila w nowym miejscu, z nowymi ludźmi, więc tych anegdot jest mnóstwo, ale... Tak, najśmieszniejsze chyba anegdoty są jeszcze to, co nasza praca jest specyficzna, że właśnie jeździmy. No. Że my jeździmy i cały dzień spędzamy gdzieś. Właśnie najbardziej pamiętam to, jak po Dublinie się jeździło, po tych domkach i tych osiedlach, gdzie wszędzie są mury, uliczki, nie ma nigdzie iść, gdzieś pójść, aha, a my potrzebujemy gdzieś się czasami wylać albo załatwić. No tak. No i był taki, nie wiem czy kojarzysz Richiego, on zawsze tak, miał tak, on zawsze miał tak, że my mieliśmy już to uregulowane, a zawsze miał tak, że mu się zachciało to na robocie i to były właśnie takie śmieszne sytuacje, jak on latał i czegoś szukał. Albo się gdzieś tam kitrał i gdzieś tam coś to wykonywał. Jasne. No tak, ale rzeczywiście w tej Irlandii, gdybym miał ja jakieś anegdoty sobie przypominać, to chyba rzeczywiście z tej Irlandii by było coraz najwięcej, bo tam właśnie postacie typu Brian Rich to wprowadzały mnóstwo różnych takich śmiesznych. Pracowaliśmy też na takim polu golfowym, mieliśmy takie pola golfowe, wskakiwaliśmy. No jedno, to nie było najdroższe pole golfowe, no ale tam roczna składka to było 40 tysięcy euro. Wow. Każdy, kto należał. Oczywiście, żeby tam należeć, musiał cię ktoś wprowadzić. I my na tym polu golfowym przycinaliśmy gałęzie, drzewa i takie żywopłoty nawet. I oczywiście kręcili się ci członkowie w takich sweterkach, w takich ciuchach, te sweterki takie kolory, wiesz, takie kolory wyblakłe, aha, takie jaśniutkie. Aha. No i były tam toalety. Ja pamiętam, że skorzystałem z tej toalety i wychodząc z niej, w drzwiach spotkał mnie ten pan, który właśnie w takim śmiesznej czapeczce w kratkę, w bucikach takich biało-czarnych, przyszedł, spojrzał na mnie takim wzrokiem zdziwionym, poinformował mnie, że ta toaleta jest dla członków klubu. A, widzisz, a ty? Ja się rozejrzałem w koło i spytałem się, gdzie mam to zrobić, czy do tego dołka, do którego on trafia. On trochę się zdenerwował, taką minę zrobił, ominął mnie i wszedł do środka. No wiesz, no. Nieprzyzwyczajony do obcowania z takim robolem. Tak, no nie. Bo wiesz, ci co tam ścinali trawę, bo tam cała ekipa jest od tego, oni tam oczywiście na tych swoich samochodzikach od trawy poginają tam do swoich kanciap, nie? No tak, gdzieś dalej. Tak. Nieźle, no.
No, a tak, anegdot z Iranu jest dużo. Nie wiem, czy nie więcej niż ze Stanów. Może i więcej. Słuchaj, a gdybyś teraz mógł wybrać miejsce i czas, gdzie mógłbyś pracować jako arborysta, to gdzie by to było? Gdybyś miał wskazać na całej kuli ziemskiej, żeby sobie popracować, nie wiem, jakiś czas, parę miesięcy, roczek. A, parę miesięcy, myślałem, że na No. stałe. A jak chcesz, wiesz, tutaj pytania są otwarte, tutaj nic na sztywno. No, na stałe, no to oczywiście Mazury, Polska. Aha, no to marzenie spełnione. No a gdybyś miał jakiś taki krótkoterminowy wypadzik, to co byś sobie Wiesz co, zafundował? jeszcze mi tutaj chodziły po głowie i tak myślałem, ale tak mi się plany życiowe poukładało. Chciałem wyjechać Nowa Zelandia, Australia albo RPA. Aha. No, to było w planach. No, jest realne, tylko że no, wszystko tutaj, no, życie inaczej ułożyło scenariusz. Po prostu kupujesz bilet jeszcze z naszym doświadczeniem, z papierami. No To tak. jest po prostu tylko kilka maili do firmy i jesteś, nie? No. Aha, czyli antypody, ta Australia, Nowa Zelandia, no to czyli to pobudza wyobraźnię. Tak, oczywiście duże, no wiesz, w Irlandii też to jest Irlandia, jaka jest, ale można powiedzieć, że jeżeli ktoś chce się podspinać na różne gatunki drzew, to Irlandia jest krajem w zasięgu ręki i takim, gdzie może podspinać się praktycznie na wiele, na No. Sequoia dendron giganteum, czy pamiętasz te makrokarpy, Tak. Monterey cypress? Tak. Olbrzymie drzewa, eukaliptusy. Ja nawet, Eukaliptusy dokładnie. tak, nawet bukana tam robiłem, taki nortofagus, araucarie wycinałem. No to są drzewa, Araucaria. których nie ma Tak, u no nas, to nie? wyspa na Atlantyku, praktycznie zero przymrozków, wszystko rośnie jak dzikie, wilgotność niesamowita, gleby dobre, no to co tam ma nie wyrosnąć? No tak, i jest ciepło, nie? Ale wiesz co, to marzenie australijsko-nowozelandzkie, zastanawiam się, ile w tym wszystkim jakiegoś wyobrażenia, a ile by tam spotkałoby takich marzycieli zawodu troszeczkę, ponieważ mam okazję z racji tego, że tam się przy Mistrzostwach Europy kręcę, spotykać się ludzi, którzy gdzieś w świecie pracują i podpytuję, jak to jest. I ta Australia okazuje się, i zresztą Nowa Zelandia też wbrew pozorom, jest miejscem, gdzie jakość arborystyki, poziom arborystyki jest w porównaniu do Europy jeszcze troszeczkę z tyłu. I tam na przykład bardzo dużo pracuje arborysta przy wycinkach, a w Australii to już w ogóle wycinanie przecież tych eukaliptusów praktycznie nie da się pielęgnować, no bo to są takie. Tak, wyobrażam sobie. No. No ja w Irlandii trochę robiłem tych eukaliptusów, zdarzyło mi się. Ale wiesz co, chodziło mi o wielkość drzew, nawet te wycinki, nie? No. Ale wielkość drzew. No tak, to gigantyczne. Ja bym tam liznął stylu życia, klimatu i może tych przestrzeni i przyrody tej kompletnie innej od naszej, to bardzo chętnie. Ale czy ja bym tam chciał być arborystą akurat w momencie, To kiedy. tylko czasowo. Tak, no czasowo. Tylko czasowo. Żeby mieć taki epizod w życiu i właśnie zobaczyć te gatunki, te wielkości tych drzew. Chociaż w Irlandii też mi się zdarzyło tego cyprysa wycinać, gdzie musiałem używać dwóch ląży, Aha. żeby go objąć. O Tak, proszę. oni ciągnęli ciągnikiem sekcję. To był olbrzym. Brian z Richim. Nie, to robiliśmy dla jakiejś innej firmy, no. Ja tam na początku wykonywaliśmy podwykonawstwo i nas ściągały firmy, mnie ściągały firmy, których wspinacze nie mogli tam zrobić tych drzew, więc ja tam na początku miałem dosyć ostro, no ale zarobki też robiły swoje. Jasne. Jasne. To co, wracamy do Polski, do naszych pokoików w północno-wschodniej Polsce, listopadowy wieczór i chyba powoli będziemy kończyli, bo tutaj już na nagraniu 1,5 godziny rozmowy. No, jeszcze coś?
Mam nadzieję, że ktoś będzie miał ochotę to odsłuchać. Gdybyś chciał jeszcze pogłówkować, i to mam jeszcze pytanie. Wiesz, to jest takie pytanie bardzo otwarte już z kolei, nieprecyzyjne, które... Wiesz, czy masz jakąś swoją wizję, w jakim kierunku będzie szła ta arborystyka w Polsce? Jeżeli chodzi o sprzęt, diagnostykę, jak myślisz, czy to się, gdzie to się będzie przemieszczało wszystko, jak to się będzie rozwijało? Wiesz co, to muszą się unormować na pewno, diagnostyka drzew. Nie możemy, na pewno dojdziemy do tego, że nie będziemy wycinać drzew tak na widzimisię, szczególnie w miastach, tylko będzie to musiało być udokumentowane jakimiś papierami. Aha. Z czasem mam nadzieję, że tak będzie i tak pewnie się stanie. No tak jak w Niemczech zresztą. No, no. Nawet te metody, że STA czy WTA będą musiały tu przyjść. Nie to, że pani z miasta czy jakiś pan po leśnictwie też, jak tam u nas jest, po prostu weźmie kartkę, napisze kilka stron, co to jest pomnik przyrody, czy tam co to jest drzewo, jaki to gatunek drzewa opisze, a odnośnie samego stanu sanitarnego drzew, tam będzie kilka zdań i podkreśli, że to trzeba wyciąć, czy... A to dobre spostrzeżenie, bo wyobraź sobie, dosłownie wczoraj przyjechał do mnie tutaj w realu kolega z miejscowości nieopodal i powiedział, że zainwestował w tomograf. Więc już wiesz, pod Białymstokiem jest tomograf. No nawet chyba go znam. No, dokładnie, nie wiem, no. Wiesz, firma Strefa Drzewa, Tomek z firmy Strefy Drzewa kupił tomograf, tak. I będzie się teraz reklamował i jego diagnozy już nie będą oparte tylko na wizualnej inspekcji, tylko po prostu będzie już badanie tomografem. Więc to jak najbardziej jest znak czasów, czyli nawet tu na tym rynku takim, najmniej dynamicznym, te północno-wschodnia Polska, już jest człowiek, który zdecydował się zainwestować w sprzęt do profesjonalizacji diagnozy stanu drzewa. No, tak będzie. Mam nadzieję, że właśnie znikną te ogławiania drzew. O, to by było i fajne. Tak mi się zdaje. To też zależy od nas i od podejścia do... Mówimy oczywiście wszystko o publicznych drzewach, które należą do nas. No tak. Za które jak gdyby, które specjalnie powinny być robione, głównie one powinny być robione dobrze. I mi się zdaje, że tak pójdziemy w tą stronę. A ty osobiście, która część naszej branży najbardziej cię wciąga, inspiruje? Czy to są sprawy sprzętowe, wspinaczkowe, czy bardziej może już coś z biologią drzewa, z diagnozą? Gdzie się widzisz najbardziej? Gdzie masz jakieś takie koniki, które ci ostatnio spędzają sen z powiek? W ogóle ja mam inne hobby, ale jeżeli chodzi o naszą pracę, to lubię się wspinać, lubię pielęgnację drzew, lubię też wycinki. Trudne, traktuję to jakieś tam wyzwanie. Ostatnio właśnie 37 metrów świerka wycinałem. Tylko, że mogłem zmierzyć wcześniejszego świerka, który miał 3 razy większy obwód. Aha. Pewnie był większy. Lubię to, ale od zawsze lubię też czytać sobie. Poznawać, czy to grzyby, czy teraz porosty, czy właśnie książki Mateka mam tutaj, cały czas sobie przerabiam, czy do STA i lubię takie rzeczy. Ogólnie nie wiem, czy zrezygnuję kiedykolwiek z takiej fizycznej pracy. Aha. Ponieważ też lepiej się czuję. Mnie trochę męczy siedzenie i pisanie. Czasami to robię, że w jakichś papierkach sobie posiedzę, ale wolę mieć te drzewo, stanąć pod nim, wykonać to własnoręcznie,
niż opisać, co ma być na nim zrobione, no jak jasne. To ma być zrobione, a potem ktoś przyjdzie i to zrobi, to drzewo i tak nie będzie takie, jak powinno być. O, no jasne. Nie, no doskonale cię rozumiem. No, ja liznąłem tych aspektów branżowych dużo i powtarzam już od paru lat, jak gdzieś schodzi rozmowa na te tematy, że najfajniejszą rzeczą w tej branży jest pojechać z fajną ekipą w teren i zrobić fajne drzewo, zrobić na tym drzewie świetną robotę i wtedy wracasz naprawdę, naprawdę największy fan jest z roboty w terenie, z fajnymi ludźmi na dużych drzewach, które można robić profesjonalnie. Szkolenia, przerabiałem szkolenia, splajsowanie, sprzedawanie sprzętu, tworzenie opinii, inwentaryzację. Przerabiałem w naszej branży, no chyba oprócz jakichś tam zaawansowanych metod diagnostycznych typu tomograf, czy Elasto Inclino, to przerabiałem wszystko. Ale największy fan jest jednak z tej roboty w terenie, z wspinaczki, zrobienia dobrej roboty na drzewie. Bo jak gdyby to jest ostatnie ogniwo naszej pracy, do którego wszystko zmierza. I od tego zależy, jak to drzewo będzie, w jakim stanie ono w ogóle zostanie. Mhm. Czyli możemy stworzyć nie wiadomo jakie opracowania na jego temat, ale to ostatnia osoba, która do niego podejdzie i go dotknie i to zrobi, no takim, tak. W takim stanie go zostawi. Więc nawet super wykształcony i wiedzący wszystko o drzewach pan właściciel firmy, który wygra przetarg, a wyśle do tej pracy zwykłego pana z pilarką w podnośniku. No tak. Wszystko zakończę. I tak często się dzieje, że właściciele firm mają jakieś papiery, które im pozwalają na pracę na różnych obiektach i to nie wiadomo jakich, oni się chwalą, że mają w swoim dorobku takie obiekty i dostają takie zlecenia, ale pracę tą wykonują nie oni, tylko oni często też są teoretykami, oni nigdy gałęzi często nie przycięli, ale pracę to do tej roboty wysyłają chłopaków z kursem pilarza czy w podnośnikach, którzy to robią i przykład ta aleja, którą teraz robię, nie? No ten pan musiał dostać pozwolenie na pracę na obiektach zabytkowych, czy tam pani, nie wiem, kto miał tę firmę. Przysłał chłopaków, którzy spieprzyli część drzew. Na szczęście tutaj ta osoba, która odpowiada, poczuła na logikę, że coś jest nie tak, że to nie tak powinno być robione i wstrzymała tę robotę. Jasne. No właśnie, to jest ten ostatni element, który tak naprawdę tworzy rzeczywistość, bo wszystko wcześniej tak. Jest teorią, jest operowaniem... Która też jest ważna, ta osoba, która wykonuje tę pracę też powinna znać teorię, żeby wiedzieć, jak to się robi. Tak, ale jakby to ostateczne wejście i cięcie to jest to, co dzieje się z drzewem, to tak jakby... Chirurg kształcił się przez te 6 lat, tyle ile kształci się chirurg, później jeździł na sympozja, praktyki i tak dalej, a ostatecznie tylko tłumaczył to jakiemuś pomocnikowi i ten pomocnik by operował kogoś. Czasami tak to wygląda. Albo jestem dobrym chirurgiem, tu mam dobry ten, teraz tu kogoś położymy na stół, no i idź to tam, wysłał jakiegoś studenciaka, który ma to zrobić. Dokładnie. No. Widziałeś u mnie, jak ma być. No, także okej, Wojtek, słuchaj, będziemy kończyli. Bardzo ci dziękuję, że poświęciłeś trochę czasu na tą rozmowę. To była bardzo fajna rozmowa. Przypomnieliśmy sobie trochę, może kogoś zainspirujemy do czegoś. Moim takim hasłem, które powtarzam od lat i bolączką, której czasami mi brakuje, to jest, ja ukułem taki zwrot, aspiracja do profesjonalizmu. Ja po prostu mam szczerą nadzieję, że coraz więcej ludzi będzie tak jak ty aspirowało do profesjonalizmu i to pragnienie bycia profesjonalistą, żeby się w ludziach rodziło, żeby nie odwalać kaszany, żeby po prostu być fachowcem. Tego sobie, tak, w każdej dziedzinie, żeby poczuli wartość samej pracy. Dokładnie.
Dobra. Dokładnie, Dzięki. okej. Okay. No, ktokolwiek zainteresował się postacią Wojtka, to gdziekolwiek umieszczę tą rozmowę na YouTubie, czy może na soundtracku, takiej platformie do takich rzeczy, będzie mógł pod spodem znaleźć opis z grubsza naszej rozmowy, informacje o Wojtku, o Wojtka firmie, kontakt do Wojtka. Ktokolwiek będzie miał ochotę z nim się skontaktować w sprawie pracy, zleceń, czy czegokolwiek, będzie miał do tego wolną rękę. Także pamiętajcie, to była rozmowa z Wojtkiem Kalinowskim i podcast Świat oczami arborysty. I to był odcinek pierwszy. Dzięki. Dzięki, cześć No, Marku. na razie, cześć. Marka. Mm.